Zaczynamy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem. I chciałem z Państwem podzielić się pewną refleksją. W tej chwili jest bardzo istotna sprawa związana z procesem wychowania. Mianowicie bardzo istotną rolę musi przejąć w rodzinie ojciec. Jako taki siła, moc i edukator. Cała w tej chwili, jakby to powiedzieć, propaganda jest nastawiona na to, żeby tak nie było, żeby było słabo, żeby było byle jak, ale właśnie rola mężczyzny, ojca, mądrego, edukatora jest w tej chwili chyba najważniejsza w historii, kiedykolwiek była. I uważam, że taki ktoś powinien jakby prowadzić zwykłe działania edukacyjne ze swoją rodziną, z rodzinami bliższymi, dalszymi, że po prostu w warunkach upadku edukacji, no bo nazwijmy rzeczy po imieniu, znaczy upadku, edukacja nie upada, no 5 najlepszych uczelni związanych z robotyką to są uczelnie chińskie, potem pewnie są amerykańskie i inne. To chodzi o to, że hołota, żużel nie ma prawa według rządzących do dobrej edukacji. Mamy mieć taką edukację, która nam zapewnia stanowisko na hali w Amazonie, czy gdzieś tam mamy po prostu układać paczki. I to jest prawda. Znaczy prawda w tym sensie, że jeżeli jesteśmy traktowani przedmiotowo i na danym terenie ma być jakiś zasób siły roboczej, czy jak to mówią, zasób właśnie, nie mówią ludzie, tylko mówią zasób. Czyli jeżeli ma być jakiś zasób, to generalnie ten zasób ma mieć takie kwalifikacje, jakie są nam potrzebne i nic poza tym. I to jest naprawdę logiczne. I tak się powinno robić, ponieważ pompowanie w zasób siły roboczej, jakiejkolwiek wiedzy, po pierwsze miesza im w głowie, po drugie jest bardzo kosztowne i zgoła niepotrzebne. Ja pamiętam, kiedyś szkoliłem taką firmę handlową, wstrętną. Miała bardzo słabą kadrę i oni bardzo mocno reagowali na takie dialogi przy obiedzie. Na przykład, kiedy rozmawialiśmy o rzeczach bardzo ogólnych na temat wartości, na temat różnych rzeczy, to nie życzyli sobie, żebyśmy o tym rozmawiali. Po czym nawet później nie życzyli sobie, żeby trenerzy jedli wspólnie posiłek z uczestnikami, tylko siadaliśmy przy innym stoliku, że to niby, że tam po prostu, żeby tym ludziom nie mieszać w głowie po prostu. No więc w tej sytuacji ojciec rodziny musi przejąć jakby tą pałeczkę, bo wiedza zaczyna być skażona i czasami będzie może wybór taki, że dziecko nasze nie pójdzie do jakiegoś systemu edukacji, ponieważ ten system edukacji będzie w jakiś sposób skażony antywartościami, których byśmy nie chcieli przekazywać. I teraz naszą rolą jest wyjaśnić dziecku, jak działa świat. Bo jeżeli nie my, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? I znalazłem taki film, obejrzałem pod tytułem Jesteśmy dla nich miotłami. Jeżeli dam radę, to zrobię link, w tym sensie, że ja nie wiem, czy linki można dawać w odnośnikach, ale znajdziecie film ogólnie o pewnej franczyzie. I więcej tutaj nic nie będę mówił. Jest ten film konieczny do obejrzenia. On trwa trochę długo, ale jest konieczny do obejrzenia w rodzinie, żeby usiąść na przykład z nastolatkiem, wziąć kartkę papieru, usiąść z panią domu i wytłumaczyć, jak działa świat. To jest absolutnie niezbędne, żeby po prostu młody człowiek zrozumiał, jak to wszystko działa. Bo jeżeli tego nie uniknie w ten sposób, wielu rozczarowań. Albo właśnie nie uniknie. Pójdzie od razu do strony oprawców i tam zostanie pracownikiem tamtej strony. I będzie cisnął, będzie mówił, Gośka, ile jeszcze? No dasz radę. No, dopiero jesteś tu 12 godzinę. No co, nie podniesiesz 800 kilo? No. Przecież masz paleciak. No więc tak to jest. To jest kwestia wyboru. Trzeba zdać sobie sprawę, jak są prowadzone interesy w kraju kolonialnym. Znaczy w kolonii. Polska jest ewidentnie kolonią. Taką kolonią, cieszmy się, że nie karną, ale taką w miarę sprawną kolonią. Jest pewien teren, jeszcze ciągle taki. Cieszmy się, póki on jeszcze tak jest, bo się przyzwyczailiśmy. I z tego terenu każdy przychodzi i sobie bierze.
jak chce. A czy robi jakieś interesy, na przykład potem bankrutuje w mądry sposób, jak na przykład była taka sieć marketów budowlanych, która tak zbankrutowała bardzo mądrze, że kosztami bankructwa obciążyła polskich dostawców. Nas to oczywiście nic nie obchodzi, ponieważ jesteśmy, no po co mam się tym interesować? O takich rzeczach nie mówią w mediach ogólnych. I na przykład bardzo często zadaję pytanie, czy wiecie, że jedna z takich sieci w Polsce została obciążona za oszukiwanie polskich dostawców płodów rolnych karą 760 milionów złotych? I proszę Państwa, do tej pory, pytam bardzo wiele tych osób, tylko jedna osoba o tym wiedziała. Jedna. W większości to nie interesuje, mamy wywalone. Co nas to w ogóle obchodzi? Ale właśnie, jeżeli nas to nie obchodzi, to karmimy system oprawczy. Nas to nie może nie obchodzić. No, albo może, no, jeżeli traktujecie to w ten sposób Państwo, no to może nas to nic nie obchodzić. Nic nas nie obchodzi. Na końcu zawsze i tak jest taki wagonik drewniany. Tak czy śmak, czy gułak, czy cyberguak, czy ekonoguak. Zawsze koniec, zawsze dla interesujących się swoim życiem, czy nieinteresujących się jest ten sam. Tylko, że mam wrażenie, że ci, którzy się interesują tym, kończą z godnością. To jest jedyna różnica. I teraz to jest taki teren, gdzie ktoś przychodzi i robi interesy, kupuje jakieś firmy za bezcen, ponieważ zna odpowiednie koneksje, płaci łapówki, przejmuje jakieś inne firmy, robi. Nad tym, żeby ten rabunek był taki zorganizowany, czuwają służby specjalne. Służby specjalne czuwają i one jakby są koordynatorami rabunku, w zamian za to uczestniczą w tym. Na przykład w ten sposób, że na przykład mogą uczestniczyć na przykład w danym rynku, na przykład w danym kraju jest rynek, załóżmy, bułki tartej. Bułka tarta jest bardzo istotna i to jest koncesjonowane i tylko te firmy, które te mogą produkować bułkę tartą, inne nie mogą. I tutaj już są pora do nadużyć. I można do kraju na przykład przywozić i wywozić różne rzeczy, na przykład można przywozić śmiecie i zrobić przepisy w ten sposób, że ten, kto wwozi śmieci, nie odpowiada za nic, tylko ten, co kupuje, a kupuje firma słup. I siedzi jakiś taki alkoholik, który ma 3 firmy i ja tak mówi, jestem prezesem. Zostało mu 2 lata życia, no i ściągnął ileś tam 100 ton śmieci, załóżmy, toksycznych. Tak są ustawione przepisy, no nie jest to wina tego człowieka, że... Więc można różne rzeczy wieść, wywieźć, dokonać pewnych wolt. Na przykład jest firma, która, nie wiem czy do tej pory to robi, do tej pory wynajmowała w tym kraju kolonialnym od siebie własne logo. Można robić różne rzeczy, bo tu nikt nie zareaguje, ponieważ prawdziwymi władcami są ci, którzy siedzą w tych wieżyczkach, a oni są ochronieni strukturami prawnymi, które są jakby władzą samą w sobie. Na przykład ktoś kogoś poszarpie o torebkę i dostaje 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności. Ktoś inny, na przykład, złomoczy prolifera w samochodzie, przypierdoli mu raz, drugi, trzeci, skopie po dziurę. Nie ma kary, bo to przecież było tylko emocje. Ktoś inny, na przykład pewien biznesmen z Lublina, z okolic Lublina, który w tej chwili bankrutuje, kiedyś nie zapłacił ogromnych sum pieniędzy kontrahentce. I pani sędzina stwierdziła, że to wynika z tego, że pan biznesmen ma wykształcenie filozoficzne i taki właśnie niefrasobliwy stosunek do pieniądza. To jest autentyczny treść wyroku. Z pewnymi tam może literówkami, ale mniej więcej wymowa tego wyroku była taka, że pan nie zapłacił, czy tam coś zalegał, ponieważ ma filozoficzne wykształcenie i to właśnie ma takie filozoficzne podejście do pieniądza. Więc można zrobić z prawa największą farsę. I robi się to. Nie robi się tego w białych rękawiczkach. Ludzie mają widzieć, że prawo jako takie nie istnieje i jakby co, zwróci się ku nim. Oni mają to widzieć. Dlatego na przykład pan generał Papała zginął w tak oczywisty sposób. Przecież można było tak zrobić, żeby dostał zawału serca, coś. On został odstrzelony, żeby pokazać, wszyscy możecie zostać odstrzeleni. To było zrobione, jakby to powiedzieć, na oczach. Więc jest taki teren grabieżczy, którym zarządzają służby i tutaj się po prostu dokonuje rabunek, a one czuwają tylko na to, żeby ten rabunek nie dokonał się za bardzo, żeby nie przekroczyć pewnej krytycznej masy.
jest tam 400 wysypisk śmieci toksycznych i na razie wystarczy, żeby nie było 800, ponieważ ludzie wtedy by się wzburzyli. Zacząłby gniew być. A tu trzeba w sposób interesować spokoju. I film, który pokazuje pewnego franczyzodawcę i franczyzobiorców. I franczyzobiorcy, ta pani franczyzobiorca, próbuje rozliczać się absolutnie czysto i uczciwie z franczyzodawcą. Franczyzobiorca to jest ta pani. I okazuje się, że wskutek pewnych rozliczeń nie może. I to prowadzi ją prostą drogą do bankructwa, ponieważ w założeniu tego modelu biznesowego jest to, że ten rachunek się nie zamyka. Ale powiecie, no jest przecież tak, że franczyzobiorcy jakoś żyją, bo widzimy, jest ogromna rotacja, ale jakoś żyją. Owszem, żyją, ponieważ żeby nie zbankrutować, tylko jakoś zbilansować swój zysk, przynajmniej tak wynika z tego filmu i tak mówi ta pani, która była franczyzobiorcą. Franczyzobiorcy tworzą firmy zewnętrzne, inne, które generują im koszty, co jest pewną optymalizacją podatkową, jak to nazwać. No jak można trzymać pieniądze w Panamie, to można mieć firmę szwagra, która generuje koszty, ale generalnie jest to pewnego rodzaju przestępstwo podatkowe, jeżeli tworzymy firmę tylko po to, żeby generowała koszty. Aczkolwiek pewien gość od zegarków powiedział, spotkawszy się z kolegą, firma mojej żony jedzie od 2 lat na stracie, czy mi coś za to grozi? No i tam kolega powiedział mu, jeżeli to jest normalna kontrola, to zapłacisz i nic, ale jeżeli to jest kontrola zlecona, czyli kontrola skarbowa jako forma represji politycznej, proszę bardzo, no to będziesz miał kłopoty. On teraz ma zupełnie inne kłopoty. I drugą rzeczą jest to, że franczyzobiorca rozlicza nie wszystkie faktury przychodowe, deklaruje. Jedno i drugie obciąża franczyzobiorcę, ponieważ franczyzobiorca, jeżeli będzie wszystko rozliczał regularnie, pójdzie do kosza, nie wyrobi się finansowo, to się mu nie zepnie, ale jeżeli będzie tak robił, optymalizował, no to jeżeli nie będzie kontroli, no to jakoś przeżyje z tym, że to jest najprostsza droga do wrzodów, a potem do raka żołądka, ponieważ no każda kontrola wprowadza łomot. Czy państwo oczywiście, żadne nie istnieje. Czy system o tym wie? System wie, ale system ma, używając języka młodych, na to wyjebane, bo system służy tym ludziom, tutaj, którzy to wyprowadzają, wprowadzają, pod koordynantą tych, przy ochronie tych. Ci są tylko masą mięsną do wykorzystania i do kolejnego rotowania. Czy to jest wypadek przy pracy? Otóż nie. Tak działają wszystkie firmy, nawet niezłe. Miałem kiedyś do czynienia z takimi dwojgą parą, to było małżeństwo trenerów, którzy współpracowali z pewnym operatorem telefonii komórkowej. Tak, z pewnym operatorem telefonii komórkowej. O tak. No i oni wystawiali różne faktury, bo świadczyli mnie, mojej firmie, różne usługi. Ja świadczyłem im różne usługi. No wymienialiśmy się fakturami na zupełnym legalu. I tutaj wszędzie faktury były wyfakturowane na 22%. Natomiast oni temu operatorowi wystawiali faktury zwolnione z VAT-u. Nie pamiętam, czy zero? Nie, zwolnione były z VAT-u. Zwolnione z VAT-u. Ja mówię, jak to jest możliwe, że mnie wystawiasz faktury 22%, a im zwolnione z VAT-u? I zacząłem drążyć sprawę i poprosiłem moją księgową o wykładnię prawną. I księgowa powiedziała, Robert, oni nie mają prawa wystawiać faktur zwolnionych z VAT-u. A ja pytam, no, tych trenerów, Gosia, Paweł, jak to jest? Wystawiacie im zwolnione, bo oni chcą. Bo my jesteśmy edukacja. Ja mówię, gówno prawda, nie jesteście żadną edukacją. Wy jesteście parą freelancerów. Którzy świadczą usługi różnym firmom w zakresie doradztwa, rekrutacji i pokazałem im, które firmy są, jaki profil jest zwolniony z VAT-u. I mówię, zobaczcie, czy macie przedszkole edukacyjne takie a takie? Nie. Czy robicie coś tam? Nie. Czy macie uprawnienia rządowe do dawania certyfikatów i dyplomów? No dajemy dyplomiki. Ja mówię,
gówno, prawda, dajecie tylko takie nic nie warte dyplomiki, dyplom, że był na szkoleniu sprzedażowym 16 godzin czy coś takiego. To takie dyplomy dajecie. Chodzi mi o takie prawdziwe dyplomy, które są jakby przepustką zawodową, że jest na przykład ktoś ma uprawnienia seposkie, elektryka czy tam, no nie. Czy macie uprawnienia? Nie. Czy robić? Nie. Ja mówię, no zobaczcie, na wszystkie pytacie odpowiadacie nie, nie macie uprawnień do wystawienia, ale oni chcą. I ten operator telefonii komórkowej dawał im dużo zleceń, około 80%, i oni przez 5 lat wystawiali te faktury zwolnione nielegalnie. I sygnalizowali do operatora, że nie, że my musimy, nie, on tego nie przyjmował do wiadomości. Dlaczego? Ponieważ ryzyko spadało na tych biednych freelancerów. Jakby przyszedł kontrola, to potem komornik, to on by z nich wszystko wyciągnął im z gardła, a im powiedział, nie wiem, my dostawaliśmy faktury takie, no dawali, to takie rozliczaliśmy, no przecież my nie będziemy na siłę żądać faktur, bo to jest edukacja, nie jest? No to trudno. To się weźmie innych trenerów z rynku. Więc tego typu model biznesowy był, jest i będzie zawsze. Zawsze będzie, bo to jest taki no, model biznesowy po prostu, który zawsze się sprawdza, ponieważ bazuje na takich właśnie ludziach, którzy nie sprawdzą wszystkiego do końca. Dają się, zobaczcie ten film, który Państwu polecam, on ma bardzo fajnie pokazany, że na przykład umowa. Ta kobieta powiedziała, chcę zobaczyć umowę, chcę. Jeszcze raz poprosisz o umowę, a na przykład to skończysz to szkolenie. I są wszędzie jak na świecie skurwieni trenerzy, którym się dobrze płaci, żeby po prostu kupuje się ich po prostu za pieniądze, którzy po prostu są elementem tej represji. Pamiętają Państwo mój materiał, kiedy ktoś do mnie zadzwonił i powiedział, chcę, żeby tam Wiesia Kwiatkowska nie zdała tego szkolenia, tego kursu. Ja powiedziałem, jak Pan wydaje polecenie służbowe, to na pewno nie zda. Tak? Będzie mnie jakiś gnioc Ciechanowa tam szantażował. Natomiast chodzi o to, że część ludzi ma raty, może ma niższą cenę własną, może coś. No generalnie jechali podpisać umowę, dając weksel podpisany in blanco. Jak można komuś, kogo się nie zna, dać weksel podpisany in blanco? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trzeba po prostu się w tym wszystkim rozeznać. Można podjąć grę, ale to musi być gra twarda, stanowcza, mocna. Czyli ten franczyzodawca może dawać franczyzobiorcy pewne rzeczy, ale franczyzo musi wiedzieć, że nie ma z nim żartów. To znaczy, ktoś na przykład bierze franczyzobiorcy coś, tak? Czyli bierze franczyzę na 8 czy 10 punktów, załóżmy pralniczych, czy wyrobu bułki tartej, czy coś, i reprezentuje 10 punktów i mówi, gościu, jak mi zrobisz fałszywą kontrolę, czyli będziesz chodził z białą rękawiczką na zapleczu pod lodówką, żeby wykazać, że mam brudno, to inaczej porozmawiamy. Oczywiście nie namawiam nikogo do przemocy, tylko do tego, że samotna kobieta, która pracuje 12-15 godzin w świątek, piątek i niedzielę i próbuje to wszystko sklecić, jest de facto w starciu z strukturą korporacyjną, która ma dużo sprzedajnych prawników, trenerów, menadżerów, różnych innych rodzajów struktury, jest oczywiście bezradna. Oczywiście nie jest do końca bezradna, tak jak moja bohaterka, która pierwsza w Lidlu założyła związek zawodowy. Już kiedyś pisałem o niej materiał. I tak samo ta nie jest bezradna, ponieważ może po prostu wziąć, dzięki mediom, założyć stowarzyszenie, prowadzić odczyty, robić różne rzeczy, pisać książki i robić to na swój jakby sposób. Ale przedtem musiała przejść doświadczenie. Tu chodzi o to, żeby franczyzodawca wiedział, że franczyzobiorca jest silny i zintegrowany, ale kiedy ktoś mówi na ostatnią chwilę, daje 30-stronicową umowę i mówi podpisz i nie ma czasu jej przeczytania, to już powinno to nam dać do zrozumienia, że coś jest nie tak. Czyli ja powinien dostać umowę tydzień wcześniej, wysłać ją do dobrego prawnika, który powiedział, to jest nie tak, to jest ryzykowne, to jest takie. I powiedzieć, dobrze, zgadzam się, podpiszę, ale punkt 5, 7, 9 i 11 jest nieakceptowalny. No to my się nie zgadzamy, no, to nie będziesz podpisany moją umowę. To nie będziesz miał. Siła tych wszystkich struktur wynika nie z ich siły,
One nie istnieją. One są, one zginą niedługo pod własnym ciężarem własnego, jakby to powiedzieć, no pewnych swoich działań. One same zapadną się pod własnym ciężarem. Natomiast ich siła, taka chwilowa, wynika z naszej słabości, że my zgadzamy się na ten dyktat i pokładamy ufność tam, gdzie pokładać jej nie trzeba. Nie można i nie powinno się. Znaczy, ona karmi się naszą ufnością, głupotą i słabością. I dopóki my będziemy przejawiali tego typu reakcje, że jak to do pani trenerki, zapytasz jeszcze raz o umowę, to wyjdziesz. To ja bym powiedział, to ja już wychodzę. Nie chcę mieć z tobą nic do czynienia. No, można powiedzieć tak czy inaczej. Ale gdyby każdy tak zrobił, aha, czyli nie będziemy mieli umowy tydzień wcześniej do zapoznania się? Nie. To nie. Rozumiecie, oni są silni, każda struktura jest silna naszą słabością. Jest mądra naszą głupotą. Jest bezczelna i skuteczna naszą uległością. Jeżeli my przejawiamy te wszystkie cechy, to oni mogą przejawiać cechy inne. Ja wiem, że trudno się je postawić, ale na przykład ja nie podpisałbym z żadną strukturą umowy, jeżeli nie dostałbym jej spokojnie do domu na 2, 3, 4 dni. No przecież muszę zapoznać się, muszę iść do prawnika z tą umową. Weksel, absurdalna kwota. Weksel podpisany na okaziciela, do której można wpisać dowolną kwotę, 1 000 000 zł. Potem można oczywiście się procesować. Jak już komornik zablokuje nam konta, to możemy się procesować. Sami Państwo rozumieją. Uważam, że ten materiał, który Państwu proponuję, jesteśmy dla nich tylko miotłami, jest szczególnie wartościowy. Nie ze względu na to, że traktuję o konkretnej firmie, bo chcę Państwu powiedzieć jasno, wszystkie te firmy tego typu działają na podobnym modus operandi. Tak jak powiedziałem, trenerzy w tej firmie telekomunikacyjnej, o której mówię, przez lata całe wystawiali złe faktury, ponieważ operatorowi to się opłacało i miał w dupie los tych ludzi po prostu, którzy sami na siebie brali nerwy i jednym wystawiali takie faktury, drugim inne i sobie myśleli, Boże, jak przyjdzie jakaś kontrola. No ale ktoś mógł przyjść i się po prostu nie zgodzić, powiedzieć, ja takiej lipnej umowy nie będę wystawiał, albo wystawiam 22%, albo nie. No to nie. No to nie. To oddalcie się i tak dalej. Teraz takie działania są prostsze, bo możemy sobie założyć konto, forum, możemy działać i możemy się jeszcze zintegrować wokół pewnych działań społecznych czy uświadamiających. I tej właśnie świadomości Państwu życzę, żeby nie obrażać się na świat, tylko mieć świadomość, że każda nasza słabość, dezorientacja, brak siły, brak, jakby to powiedzieć, konsekwencji, kompetencji i pokładanie głupiej nadziei, że będzie dobrze, zostanie wykorzystany, ponieważ są to pola, na których inni świadomie, w sposób taki celowy, zaprogramowany żerują. To jest tak samo, ja zawsze myślę, dlaczego kiedyś przepadały minuty? Płaciłem 700 zł czy 500 miesięcznie, dostałem 700 minut i one przepadały. Dlaczego? Bo byliśmy głupi, bo na to pozwalaliśmy. Bo nikt nie dzwonił z awanturami do operatorów i nie mówił, oddajcie złodzieje mi moje minuty. Oddaj mi moje minuty. No ale to wie pan podpisał, oddaj mi moje minuty. No ale proszę, nie, ale ja nic nie mówię, mówię tylko, że jesteście złodziejską firmą, która brała mi moje minuty. Dlaczego one przepadają? Przecież to nie jest kiełbasa, to nie jest mleko, to nie jest, że się kupuje i ona ma termin ważności. Minuta to minuta. I potem te minuty przechodziły, potem się kumulowały, a na końcu, kiedy zmieniłem ofertę i miałem tych minut chyba z 10 tysięcy, i tak przepadły. Gen złodziejstwa, gen oszustwa jest bardzo mocny. To się w tych ludziach nie zmieni. Niestety, tak jak firma może być, jakby to powiedzieć, rozchodnikiem dobra, są takie firmy, które są dobre. Po prostu po pracy w nich ludzie są dobre, są dobrą szkołą życia. Tak samo są firmy, które są, jakby to powiedzieć, złą szkołą życia i uczą takiej złajdaczonej zaradności życiowej, której nikomu z Państwa nie polecam. Ponieważ zawsze, prędzej czy później, obraca się przeciwko tym zaradnym. Uff, obrzydliwe to jest. Te księgowe przecież wiedziały, że oszukują tych trenerów i teraz muszą z tym żyć. A pewnie o tym nie myślą, pewnie to wypierają jak połowę swojego życia. Ale czy po to żyjemy, żeby je wypierać? Nie wiem. Powinno się je chyba smakować. I tego smakowania życia Państwu serdecznie życzę. Materiał dla nich jesteśmy tylko miotłami.
jest naprawdę świetny, wart każdej minuty, spokojny, nie można i nie powinno się go oglądać w pośpiechu i uważam, że powinno go się obejrzeć z latoroślą i wytłumaczyć jej, jak działa świat. A jeżeli wy, młodzi latorośle, wasi rodzice nie są świadomi tego, co się dzieje, bo nie chcą być świadomi, bo są zmęczeni, wypaleni, albo po prostu nie rozumieją otaczającego świata, nie wiedzą, co to jest blik, to sami sobie obejrzyjcie to i zrozumcie, że świat właśnie działa tak, że każda wasza słabość zostanie gorliwie wykorzystana. I nie musicie uczyć się, tak jak ta pani, na swoim złym doświadczeniu, tylko jeżeli ktoś narusza pewne zasady, to znaczy, że nie jest godny zaufania, mówiąc bardzo oględnie. Tak to już jest. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Szanujmy czas, który nam pozostał.